Wyobraź sobie osobę, która każdego dnia budzi się z myślą, jak mogłaby pomóc innym, jak spełnić oczekiwania, jak zadowolić wszystkich dookoła. Ta osoba wstaje rano, pełna energii i gotowa, by poświęcić siebie dla dobra innych. Zawsze stara się być tam, gdzie ktoś jej potrzebuje. Zawsze daje z siebie wszystko, nawet jeśli oznacza to zaniedbanie własnych potrzeb i uczuć. Z każdej strony napotykają ją prośby, oczekiwania, a ona nie potrafi powiedzieć nie. Wręcz przeciwnie, czuje, że musi jeszcze więcej, bo przecież to ona powinna być tą osobą, na którą można liczyć. I choć stara się jak najlepiej, choć nie ma dnia, w którym nie dałaby z siebie wszystkiego, wciąż napotyka opór. Spotyka się z ciągłymi pretensjami. Zrób więcej, czemu to jeszcze nie gotowe, dlaczego się nie postarasz? To słowa, które słyszy, nawet gdy stara się dawać z siebie wszystko. Mimo wysiłków nie otrzymuje pochwał ani wdzięczności. Wręcz przeciwnie, czuje, że każdy kolejny krok jest wymuszony, a każda jej akcja zostaje wzięta za coś, co można było zrobić lepiej. Tego rodzaju osoba nie ma czasu na siebie, bo cały czas jest pochłonięta spełnianiem oczekiwań innych. Zamiast doceniać siebie, szuka akceptacji i szacunku u innych, wierząc, że jeśli tylko zrobi coś jeszcze więcej, to w końcu zasłuży na szacunek. I tak w nieskończoność staje się bardziej zmęczona, wypalona, zagubiona. Pomimo jej wysiłków, wciąż jest traktowana jak popychadło, a jej wartość w oczach innych nie wzrasta. Jak zamknąć to błędne koło? Oto 5 sposobów, jak przerwać ten cykl, w którym tracisz siebie w pogoni za uznaniem i szacunkiem od innych. Ustal granice, naucz się mówić i nie. Kluczowym krokiem jest nauczenie się stawiania granic. Zrozum, że nie musisz zawsze zgadzać się na każdą prośbę, zwłaszcza jeśli koliduje to z twoimi własnymi potrzebami. Jeśli ktoś oczekuje od ciebie za dużo, a ty czujesz, że już dałeś wystarczająco, masz pełne prawo powiedzieć nie. To nie oznacza, że jesteś egoistą, oznacza to, że dbasz o siebie, co jest niezbędne, by móc być pomocnym dla innych. Znajdź wartość w sobie, przestań szukać jej na zewnątrz. Ważne jest, aby zacząć dostrzegać swoją wartość wewnętrzną. Niezależnie od tego, ile zrobisz dla innych, twoja wartość nie zależy od ich opinii czy oczekiwań. Zacznij budować poczucie własnej wartości, które nie będzie uzależnione od tego, jak wielu ludzi uda ci się zadowolić. Zamiast czekać na uznanie, ucz się doceniać siebie za to, kim jesteś, a nie za to, co robisz. Przestań udowadniać swoją wartość. Kiedy żyjesz w przekonaniu, że musisz ciągle udowadniać swoją wartość, stajesz się niewolnikiem oczekiwań innych. Nikt nie musi zasługiwać na szacunek, on wynika z samej godności człowieka. Przestań myśleć, że musisz zapracować na szacunek, bo jesteś już godny szacunku, niezależnie od tego, ile dasz. Każdy człowiek zasługuje na to, by być traktowany z szacunkiem, to twoje prawo, a nie zasługa. Przerwij cykl poczucia winy i dążenia do perfekcji. Często osoby, które czują się jak popychadła, mają przekonanie, że nie zrobiły wystarczająco dużo i czują się winne, kiedy nie spełniają oczekiwań. Przestań żyć w poczuciu, że zawsze musisz być perfekcyjny, że zawsze musisz robić więcej. Uznaj, że nie jesteś odpowiedzialny za zadowolenie wszystkich dookoła. Twoja wartość nie polega na perfekcyjności, ale na autentyczności i byciu sobą. Przede wszystkim dbaj o siebie. Aby dawać innym, musisz najpierw zadbać o siebie. Czas na odpoczynek, na własne zainteresowania, na odpoczynek od spełniania oczekiwań innych. Dopiero wtedy, gdy będziesz zadbany i pełny energii, będziesz w stanie naprawdę pomóc innym. Przestań uważać, że robienie wszystkiego dla innych to twoje zadanie życiowe. Pamiętaj, że twoje potrzeby są równie ważne jak potrzeby innych. Przerwanie tego błędnego koła wymaga czasu, wysiłku i konsekwencji, ale przede wszystkim wymaga uświadomienia sobie, że nie musisz spełniać wszystkich oczekiwań, by zasługiwać na szacunek. Twoja wartość nie zależy od tego, co robisz dla innych, ale od tego, kim jesteś osobą, która zasługuje na miłość i szacunek, zarówno od siebie, jak i od innych.